Ale te lampy są boskie, naprawdę taki fajny zadzior mają. Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj rozpoczynamy przygodę. Jesteśmy w województwie świętokrzyskim. Za chwilę dojedziemy do Jędrzejowa, gdzie mieszka Kamil. Pamiętacie, w jednym z odcinków mówiłem wam, że pożyczymy od Kamila nówkę przyczepę firmy Tabert. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy do niego jedziemy. I za chwilę będziemy zostawiać naszą przyczepę u Kamila, a podpinać Taberta i pojedziemy do Zakopanego, ponieważ w Zakopanem są kempingi całoroczne i wiemy, że tam po prostu są one otwarte, więc dojeżdżamy, za chwilę poznacie Kamila i wszystkiego się dowiecie, jak to wszystko będzie wyglądać. I jesteśmy już u Kamila, pod Hojny 76, będziemy szukać. Tam Kamil ma 71, a 76, tam jest 70, czyli pewnie na rondzie gdzieś tu. Kamil tam ma warsztat swój, także pewnie łatwo trafimy. Pod Hojny 74, tutaj chyba. Tu, jest ten autobus, co tam klimatyzację robił w nim. Jest, trafiliśmy. Wulkanizacja i klimatyzacja. Dobra. Ciekawe, jak tutaj wjedziemy. Tam mamy wjechać, Kamil mówił, na tył. Jest, widzimy przyczepę, jest Kamil. Witaj, Kamilu. Cześć. Szybcy jesteście. Szybcy, nie? 7 godzin aż tam zajęło. Dobra, gdzie mam, Kamil, tam zaparkować sobie? Nie wiem, z której strony mam. Aha, bo będziemy nosić rzeczy, nie? To może koło przyczepy pojadę. Będę wziął drzwi do drzwi, nie? No. Słuchajcie, to jest ta przyczepa właśnie. Kamil musiał iść do warsztatu, także powiedział, że mi się tutaj porządził, dał mi kluczyki. No i chodźcie, zobaczymy, co tutaj jest. Jest Nadia ze mną. Tam dzieci poszły na obiadek, na naleśniki. Nie, do góry poszły. Tak, do góry poszły? Tak się otwiera. Ale musisz buty ściągnąć, Nadinka. Dobra, Nadia już jest, teraz ja sobie wejdę. Wow, jeszcze pachnie nowością. Łazienka jest taka. Może włączymy jakieś lampki tutaj. Ej, zobacz, jakie to jest takie fajne. Co tam, Nadia? Pokaż. Ładnie leci. Ładnie leci. Fajnie. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że Kamil po prostu ma taki biznes polegający na wypożyczaniu tej przyczepy. Jest to nówka. On dopiero ten biznes rozkręca. Za 2 dni ma przyjść do niego kamper i będzie też miał kampera do wypożyczenia. No i po prostu zaproponował nam, czy chcemy przetestować tą nową przyczepę jego i tego kampera. Na co my się bardzo cieszymy, bo nigdy w takiej przyczepie nie mieszkaliśmy. Więc mamy tutaj taką współpracę. Kamil będzie miał troszeczkę reklamę na naszym kanale, a my skorzystamy na tym, że po prostu przetestujemy taką przyczepę i przekonamy się, czy możemy taką sobie kupić w przyszłości. Także zobaczcie, jak to pięknie. Nadia już leży. Połóżcie się, ja też się położę. Ale fajnie. 7 godzin tu jechaliśmy. Jak było, Nadia? Ciężko? Nuda. Nuda, nie? No ale teraz sobie wynagrodzimy. Dobra, będziemy tutaj mieszkać przez najbliższe 7 dni w tej przyczepce. Jedziemy do Zakopanego, a tam podobno śnieg jest, więc będziemy mieszkać po prostu w śniegu i zobaczymy, czy w ogóle nie zmarzniemy. Ble. Co tam masz? Nie. A jakaś. A to jest ta, ten cukierek. No, ta wata. Słuchajcie, Nadia poszła do domu, a ja tak sobie chodzę i czuję się troszeczkę jak dziecko, bo szukam włączników światła i nie wiem, gdzie włączyć na przykład tą lampę. Tutaj jest poziom wody. 25. Nie mam pojęcia. No tutaj jest, ja myślę, że to jest gniazdko. Tutaj chyba. Tak, tutaj się zapala, moi drodzy. Pierwsza lampka. Druga, o, LEDy, zobaczcie, jakie piękne LEDy. Tam są LEDy. No ładnie to wygląda, zaczekajcie, zapalę wszystko. Wow. Teraz to się klimatycznie zrobiło. Jeszcze tu są dwie lampki. To dopiero będzie fajnie wyglądać w nocy, jak się ciemno zrobi, bo na razie jest jasno na dworze. Zobaczcie, jak fajnie. No i zobaczymy, jak to będzie nam się mieszkać z trójką dzieci. Dobra, wrócę jeszcze do łazienki, bo tutaj byłem tylko przez chwilę. Tutaj Nadia już się zarządziła. Jak to się otwiera? Tutaj jest taka wajcha, czyli w tą stronę otwieramy, w tą stronę zamykamy. Otwieramy, zamykamy. Dobra, otworzę, bo chcę zobaczyć, jak spłuczka działa. Tutaj jest spłuczka. No. I co teraz? Jeszcze raz? Aha, jeszcze raz trzeba.
Tak to działa, jak widzicie. Nie wiem, czy to się samo wyłączy, czy nie, ale zobaczymy. Na razie zamknę. O, samo się włączyło, jak widzicie. Nic tu nie trzeba robić. No, ładna ta łazienka. Powiem wam, że jest klimat. Zobaczcie, ja tutaj jestem. Halo. Tutaj jest uchwyt na prysznic. Czyli, aha, czyli ta kabina jest taka, że kąpiesz się po prostu razem z kibelkiem, tak jak u nas. Tutaj jest szafeczka. Jak widzicie, o, włączymy sobie LEDy. Znaczy halogeny. Tutaj są halogeny. Gdzie się je włącza? Kto mi powie? Tutaj nie ma. Tutaj jest co? Aha, tu jest jaki fajny wieszak, zobaczcie, chowany. Świetnie, ktoś idzie, Kamil idzie. Jak tam w warsztacie? Bajka. Bajka. Dobra, Kamil mi teraz powie, jak z tymi zaworami tutaj się zachowywać. Zawór to jest tak, od piecyka, od lodówki i od gotowania od kuchenki. A, czyli lodówka jest zakręcona na razie? Tak, lodówka zakręcona. Jak są w pion, to są wyłączone, zakręcone. No. Odkręcone są, jak są w pion. Pion to jest odkręcony, tak. Poziom jest zakręcony. Tak, dokładnie. No, dobra. I tyle. Fajnie. No i tutaj mamy kolejną szafkę gadżety. Mhm. Te cztery myślę, że nie będą potrzebne. Tu jest pokrywka, z którą nie mieliśmy co bardzo piątego zrobić. Piątego brakuje, na zasadzie pięć. Nie ma, bo jest, wszędzie jest problem. Żartuję. Nawet zauważ z kubkami. No. Jest wszędzie problem, że są po cztery komplety. Aha. Nie ma szóstek. Rozumiem. Ani piątek. No, jak przyjdzie kamper, tak, to dokupimy dwa komplety. Mhm. I rozbierzemy to po prostu. Aha. Podokładamy, nie? No. Nie ma, jest po prostu problem, że wszystko jest po cztery. Mhm. No. A gdzie kupiłeś takie fajne przegródki? Te przegródki. W sklepie karawanigowym? Czy, tak, czy... tak. To jest jakieś 80 kilka złotych, mhm. Ale to jest komplet, a to już jest spatentowane, podocinane, nie? Aha. No bo by trzeba było, nie da się zmieścić, trzeba było do szuflady, nie? Dokładnie. No i tu mamy jakieś tam wiaderka takie. No, do mycia. Składane. Do myślenia, suszarkę, szczotkę, no suszarkę na... naczynia. Naczynia. Mhm. Super. I tyle. Mamy suszarkę, nie wiem po co ona w ogóle jest, ale to bardziej chyba na przyprawy. No, to jest takie cargo, nie? Bardziej. No, także, na przyprawy, także, no. Bo tam nie ma ociekacza żadnego, do którego kapie po prostu na podłogę. No. Uważam, że to jakieś na chyba na, nie wiem, sól, pieprz, albo na jakieś spożywkę pewnie, nie? Przyprawy, czy na jakieś tam pierdoły, nie? Dokładnie. Kamil, mam pytanie, czy to się rozkłada, to łóżko tutaj? No i teraz ja ci pokażę, a ty później sam pokażesz. Aha, dobra. Bo Kamil za bardzo nie chce być na filmie, więc... Więc ten, nie? Rozgotować. Dobra. No dobra, chłopaki i dziewczyny, to ja podjeżdżam i się przepakowujemy. Kamil mówi, że ta przyczepa ma tutaj ten system ATC zapobiegający wężykowaniu, więc zaraz tutaj się powinno na zielono zaświecić, jak podłączę kabel elektryczny. Jak tam? Otworzymy drzwi? Natalka się podniosła. Zobaczymy, tu się da. Trochę cofnę, nie Kasia? No cofnij. I będziemy mieli po prostu na równo drzwi i będziemy przenosić rzeczy. Moją odczepiam. To kółko właśnie dostałem od Kamila, ale pokażę wam, jakie Kamil ma kółko. Bo jest naprawdę ciekawe. Zobaczcie, ten sprzęt ma własną wagę wbudowaną i teraz jak jest tutaj jakiś nacisk większy, to możecie zobaczyć, ile przyczepa ma kilogramów na haku. Świetne, nie? Podniosę. Tak to działa. Obecnie mamy 110 kg na haku. Śmiało. No jeszcze. Stop. Stop. Dobra, najpierw ręczny. Tutaj jak widzicie też nie ma żadnego przycisku, więc chyba się tylko puszcza się ręczny po prostu na dół, bez przyciskania żadnego guzika. No i teraz trzeba najechać. Nie chcę mi się movera zapinać, dlatego może dosunę ręcznie. Siedzi? No. Dobra, jak widzicie, grzebek na zielono się zapalił tam. Teraz zakładam blokadę antykradzieżową, żeby pstrykła. I nacisnąć trzeba, tak, Kamil? Ja cię przejdę z tamtej strony. Dobra. I mamy zabezpieczone, już nam nikt nie ukradnie. I teraz stabilizator. Zamykamy. Cyk. I już. Teraz linkę zapniemy. I moje brudne ręce nagrywam. No, jesteś mechanikiem, to musisz mieć brudne.
Dobra, mamy. I teraz koło chowamy pod spód i wciągamy. Aha, ściągnąłeś teraz co? No, bo nie widziałem. Jeszcze raz. Zobaczcie, to jest ściągane. Kamil, pokaż jak to zrobisz. Ja nie, sam. Ja mam to zrobić? Pewnie coś się naciska. Co wyciągnąć? Aha, czyli tam coś pociągasz. Ten grzybek pewnie się pociąga, pokażcie. A, coś takiego. Nie nagrywaj moich błędów. Dobra. Możesz nosić, Kasia. Świetnie. Tego nie ruszamy. Dobra. Tego nie ruszaj. Tak? Tego nie? Nie mam takiej potrzeby. To jest tak skręcone. Dobra. Możesz tylko jedynie sprawdzić. Czyli jak widzicie, jakbyśmy dali tak kółko, to ono się nie schowa za bardzo. Można uwadzić. Można zahaczyć o podłogę. Jest tutaj dokładnie z 8 cm. Mniej więcej. Dlatego trzeba je schować po prostu pod spód. Albo. Można też zdemontować je, wyciągając zawleczki. I mamy coś takiego. No, jak widzicie, od razu tutaj jest więcej miejsca. Ponad 10 cm. Teraz podepnę wtyczkę. A tak. Zobacz, poczekaj. Dobra. I widzicie, zadziałał system ATC. Mruga na zielono. To dobrze, czy ma się świecić na zielono? Tak, on jak ruszysz, to się uzbroi, wiesz? Aha. Jak ruszy, pojedziesz trochę, nie? No. To on się po prostu, wiesz, to uzbroi się, nie? Czyli uzbroi się, jak zacznę jechać do przodu. Idę do Kasi. Kasia, jak tam? Jejku, super, ja, tu jest przestrzennie ogromna wygoda. Kasia uwielbia właśnie takie schowki różne. Jejku, ogromna wygoda, że się podnosi łóżko, nie muszę rozsuwać. No i tych u nas, tych drabinek tam cofać. Fajnie jest. A pokażę wam naszą. Nasza wygląda tak. Po staremu. Przyczepę mamy już zaczepioną o samochód. Teraz trzeba zakręcić gaz przed podróżą. Tutaj jest taki patent, że trzeba to odsłonić. I tutaj przekręcić i dać do góry. I widzicie, tak to działa. Przepięknie. Tutaj jest stolik, Kamil dał, a tam jest butla z gazem, więc zakręcam. Dobra, mamy zakręcone. Pokrywa na dół. I kolanem? Kolanem przytrzymujemy kolanem i przekręcamy i już jest. Czyli tego nie wtykasz, bo byś musiał potem kluczykiem otwierać. Dobra, żeby się potem nie męczyć z kluczykiem, można tak to zostawić, zamknąć i już mamy. Zobaczcie, tak wygląda nowa przyczepa, a tak wygląda 25-letnia. Starsza o jedno pokolenie. Przyczepa Kamila jest szersza, więc będę musiał troszeczkę ostrożniej jechać. Bo nawet jak się położyłem na łóżku piętrowym, to widziałem, że jest więcej miejsca, także będę musiał uważać. Tutaj Kamil ma zamontowany bagażnik na rowery z przodu, ale rozmawialiśmy, że my rowerów nie bierzemy, więc Kamil go zdjął, ten bagażnik. Ale jakby ktoś chciał wypożyczyć tą przyczepę, to po prostu będzie miał tutaj bagażnik na rowery. Tu jest taki fajny uchwyt do pchania przyczepy albo do powieszenia ręczników. Świetnie to wymyślili. Ale te lampy są boskie, naprawdę taki fajny zadzior mają. Rozłożyliśmy sobie dywanik i jest naprawdę super, na bosaka można chodzić. Bo ta podłoga ogólnie nie ma ogrzewania podłogowego, więc tutaj jest troszeczkę chłodno jak się chodzi. Ale z dywanikiem jest naprawdę fajnie. I drugi dywanik tutaj Kamil ma pod stołem, także dzieci będą mogły chodzić na bosaka. Jesteśmy teraz w autobusie, bo Kamil naprawia klimatyzację w takich różnych samochodach. I idziemy z Szymusiem zwiedzić autobus. Chodź, Szymuś. Ale fajnie. A tam są nasze przyczepy. Na ostatnim siedzeniu są najlepsze imprezy. Słuchajcie, tutaj jest jeszcze łazienka w tym autokarze. Idę zobaczyć. Jak w kamperze. Wow, jak fajnie. Zobaczcie, tak to wygląda. Jest umywalka, jak widzicie. Idę teraz zobaczyć, co tam dziewczynki robią. Biegnie, 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 czapę popraw, hej. Szymek zwiedza warsztat. A tutaj dziewczynki się bawią z Natalką. A Natalka, to jest twój domek, tak? Świetny. Ale macie zabawek. Moja przyczepa będzie tutaj stała kilka dni, a będzie padać, więc kupiłem sobie taki pokrowiec na zaczep. I teraz przymierzymy, czy pasuje. Taki pokrowiec, Center Camp.
To nie jest reklama. Taki mi przysłali po prostu. Taki kogut. I to są takie fajne sznureczki. I teraz sobie to zawiążę. Super sprawa. Zawsze o tym marzyłem. Kupiłem to dlatego, ponieważ jak staliśmy miesiąc w Hiszpanii na polu kempingowym, to jak podłączyłem potem wtyczkę do samochodu, to mi nie działały kierunkowskazy, bo tutaj wszystko zaczęło rdzewieć i zaśniedziało troszeczkę. Dlatego kupiłem sobie ten pokrowiec, bo myślę, że się przyda. Jedziemy przez Kraków. Patrzcie, jaki kolorowy budynek. Jaki piękny.